Hej, 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 z tej strony Kuba. Nie zapomnijcie, że możecie słuchać naszego podcastu na Podbean oraz iTunes. Linki znajdziecie w opisie, jak i link do merchu. Kto by nie chciał takiej pięknej koszuleczki? Znam parę osób. Witajcie. Nie miałem pomysłu. Witajcie w 14 epizodzie dwóch typów podcast. Witam was ja, Kuba. Oraz ja, Bartek. Powinniśmy na odwrót robić, że witać nawzajem jakby, nie? A, że tak, że witam was. Witam was, Bartek. I Kuba, ale też wprowadza w błąd. No tak, bo wtedy jak ktoś przyszedł i nas nie zna, no. Jak wiadomo, wielu jest takich słuchaczy. No i później na przykład ja będę podcastu. Mówić i mówię Kuba i on wtedy... Na przykład będę mówić i on nie dowiedzieć, czy mówię do ciebie. Że będą mówili, że Boże, jakie on ma ego i mówi ciągle o sobie w trzeciej osobie. No. Witajcie w epizodzie... 14. Pierwszym epizodzie, w którym wiemy, jak się przyjął Patronite. O właśnie. I o mój tak. Boże. Wow. Wow, nie jesteśmy naprawdę niesamowicie pod wrażeniem, że tyle szoku. Wsparcia... Ma ten prawie powiedziałeś Patronite. Wdzięcznie, ale na szczęście ominąłeś to tak, słowo. Tak, tak, jesteśmy jakby ciekawe. Mamy potwierdzone to, że jesteśmy super, tak? No, nie. Naprawdę, jesteśmy, ja się nie spodziewałem. Ja też nie, ja jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony, bo nie wiedziałem, ja nigdy nie byłem jakby w tym świecie trochę, tym świecie patronite'owym. Znaczy, i nie wiedziałem, jak się przyjmują tam rzeczy. Tak. Na przykład widziałem Patronite'a Serafina, który miał zero wspierających, mimo tego, że on ma tam ileś tamten. No, to, znaczy, nas to nigdy nie interesowało z tego powodu, że my nigdy nie robiliśmy nic, co byłoby cykliczne. Tak, to prawda. Znaczy, nie mieliśmy więc prawa nie było... po prostu tak, robić takiego ale czegoś. Było, że co, byśmy wzięli tam pieniądze i czasem... No, jak zawsze. Czasem coś się tak, stanie. I wjechał już pierwszy bonus na nasz... Jacek. Tak, pierwszy bonus wjechał też na nasz Patronite, ten z MMA. Tak, z pierwszy MMA. Bonus, który już zapowiadaliśmy, jest już na naszym Patronite, czyli jeśli wy teraz postanowicie nas wesprzeć za 15 zł. Boże, jak to brzmi. Będziecie mieli... Mango zakupy. Mango tele zakupy. Jaka była twoja ulubiona reklama mango zakupów? Moja była oczywiście wata cukrowa. O kur, tak! Wata cukrowa pobijała wszystko na głowę. To było wspaniałe, tam był ten dzieciak, który się cieszył tak z tego. Tak, dzieciak, który grał w jakimś serialu. Ale nie wiem w jakim. Czy nie był Filip? Nie, to nie był Filip. Okej. Okay. Nie, to niestety nie był Filip. Nie był Fifi. Nie był, ale to był Fifi Type Beat, bym powiedział. O, co do, to będzie tytuł epizodu. Co do Filipa, mój znajomy Michał wysłał ostatnio tweeta. Aha. Wiesz co, znajdę go po prostu, żeby nie parafrazować. Okej. Okay. Możesz mówić tak, dalej. Więc to był na pewno Fifi Type Beat. W sensie ten dzieciak to był Fifi Type Beat. O, znalazłem. Okej, okay. No to powtórzyłem parę razy to samo. Rzeczy, które każdy chce mieć, ale nie wie, że chce. VHS z pierwszej komunii Filipa z rodziny zastępczej. Tak, widziałem tego tweeta, bo to był ten sam koleś, który napisał do opy do tweeta. Tak. 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 To jest ciekawe. To jest ciekawe. Ja nie wiem, czy ja bym chciał. Ja bym bardzo chciał. Bardzo byś chciał. On był wtedy, to był ten okres, kiedy on był najbardziej taki sprytny, jebany. No tak, był jeszcze małym kidem. Tak, jeszcze tam pewnie dostał coś pewnie i pewnie robił sprajta domowego na spryciarze.pl. Sprajt domowy dla całej rodziny. Legendarny sprajt domowy. Dla Kwiatkowskich. Sprajt domowy dla rodziny Kwiatkowskich. No, ale Filip był moją ulubioną postacią rodziny zastępczej. Przepraszam, posterunkowy? No, tak, może. Jakbym mały wybrałem z posterunkowego. Ja też, ale... On wchodzi, ja takie, ale jazda, to ten typ. A jazda, to ten on koleś. Znowu, jak on znowu powie, że kawę i on nie robi swojej pracy. No co znowu zaraz powie. To jest śmieszne, bo to jest ten człowiek, to jest ten człowiek, poważny, którego nie nienawidzisz jest. Teraz w dorosłym życiu. To jest ten człowiek, którego nienawidzisz, bo jakby nie robi tego, co powinien. Jest niekompetentny. Jest niekompetentny. Jest... Leniwy. Leniwy. Pewnie ma podcast. O, a propos kompetencji, nie, to będzie bardzo słabe przejście, ale chciałeś być kiedyś kompozytorem? Kompozytorem. Muzyki. Kompozytorem muzyki. Muzyki klasycznej. A, okej, okay. Słuchaj, jakby ominęło mnie to okno chyba. Że, znaczy już nie możesz, ale czy kiedyś chciałeś?
Znaczy możesz, ale trochę będzie ci trudno. Znaczy... Nie. Nie? Nie. To dobrze, znaczy... bo szkoda by było, jakbyś skomponował utwór Lovers Team, miałbyś na imię Herve Roy i umarł 2 lata po premierze filmu Two Girls One Cup, w którym został wykorzystany Lovers Team. To jest takie nawiązanie do poprzedniego epizodu. 2 lata po premierze umarł. Tak. Czyli premiera, mógł mieć świadomość. Premiera klipu, w który, premiera DVD mhm. o nazwie Hungry Bitches. brazylijskiego porno lesbijskiego skat. Wolę Two Girls One Cup. Bo Two Girls One Cup było wiem, tym... jakby segmentem w całej kompilacji Hungry Bitches XXX. Antologii. Tak, pewnie to była antologia, która tam każda scena opowiadała inne jakby inne perypetie. Ale generalnie tak. Dotarłem do tego i byłem ciekaw, czy ten człowiek dożył, czy nie dożył. I dożył. Premiera Hungry Bitches była w 2007. Zmarł w 2009. Czyli ostatnie 2 lata życia jakby żył ze świadomością, że to się stało. Ale, znaczy, właśnie... Myślę, że dotarło do niego to. Kiedy jakoś. To stało się tym? Myślę, że od razu jakoś, w miarę od razu jak to wyszło, myślisz? YouTube jest od kiedy? 2007 też? Na YouTubie tego nie było. No nie było, ale były reakcje. A, reakcje, tak, tak, tak. 2007, myślę. To wydaje mi się, że mogło to się stać tym. Na pewno przed 2009. Wydaje mi się, że tak. Znaczy, bo wiesz, bo on też, on był pewnie człowiekiem, który robił stokową muzykę też. Taką. Nie, on był kompozytorem prawdziwym. Dobrym kompozytorem prawdziwym. Takim naprawdę, nie, że I make ukulele music for a living, tylko, że robił, tylko, że robił naprawdę, to była po prostu jego kompozycja była wykorzystana. Chwila ciszy. W sensie są naprawdę na YouTubie filmy, jak wpiszecie po prostu Herve Roy Lovers Team, to są filmy z nutami. I po prostu tam no ktoś tak, w opisie tak. pisze nie jestem pewien, czy kiedyś zostało nagrane, jak Herve to wykonuje, ale tutaj jest moja interpretacja. Ale najbardziej podoba mi się film, w którym jest jakby zdjęcie. Mhm. Znaczy jest po prostu tytuł Herve Roy Lovers Team, ale zdjęcie w filmie to łyżka do lodów nabierająca lody czekoladowe. I to jest tyle. Nie ma jakby, nie ma komentarza. Po prostu wiesz, ktoś uznał, że... Ładne zdjęcie typowe, wiesz, do to jest niesamowite, jaki to jest kod taki. Niesamowite. Że pomyśl, że po prostu słyszysz ten ciąg dźwięków, widzisz zdjęcie nakładania lodów czekoladowych i już wiesz, o co chodzi. O Boże. Jesteś jakoś tam hardwired po prostu już. Pies Pawłowa po prostu. No. Ja tak mam, jak sobie wyobrażam tą muzykę samą. Mm-hmm. To już widzę też to. No, trochę tak. Niestety. Chociaż ja najbardziej widzę jakby jakość tych nagrań. Nie pamiętam, jaka była jakość. Że te piksele, nie? Że to jest tak... Tak, że słyszę ten dźwięk i on mi się kojarzy z niską jakością wideo. Oh, jest, tak. No. Inne utwory, które mi się kojarzą z tym, to yeah! Próbuję do pierwszej zwrotki dojść po tym wstępie. Ale nie pamiętam. Motory ścigacze. Mm-hmm. Leciał tam. Nie, co? Jaka ten utwór leciał? Motory ścigacze. A, że Smack That to było. Tak, Smack That leciało. Smack That, faktycznie. To mi się kojarzy bardzo z tą jakością. Inny utwór, który mi się kojarzy z tą jakością, to... Me, Usher, Yeah. Jakoś kojarzy mi się z kompresją i dźwięku i obrazu. Black Eyed Peas, wszystko? Wszystko. Cała dyskografia. Wszystko, cała dyskografia Black Eyed Peas. Od początku do 2018. Wszystko dalej brzmi jakby, wiesz... Jakby było w tym filmiku jakiś, że... PDD, Close to Me. Czy Come to Me? Z Nicole Scherzinger taka piosenka była. Ja miałem, to była pierwsza piosenka, jaką ja kiedykolwiek w życiu ukradłem. Ukradłem w sposób niesamowity. Sony Ericsson. No. Dyktafon. No. I muzyka.interia.pl. Sony Ericsson został ustawiony przy głośniczku. Włączone zostało nagrywanie
i puszczony utwór. Niestety utwór jakby tam był z teledyskiem, więc ja nagrałem cały teledysk łącznie z intrem, więc ja mam już w głowie, nigdy nie mam, jakby nie wiem jak się piosenka zaczyna. Nie, aż tylko daje radiowej, tak. Nie, bo ja po prostu zawsze słyszę, jak sobie o tym pomyślę, wstęp, jak tam samochód jedzie, taka para i PDD jest budzony budzikiem przez i potem kobieta do niego, it's time to coś tam, i on, yeah. I dopiero się zaczyna, wiesz... Wiesz, moja ulubiona piosenka. Yeah! Ta piosenka, co mi się kojarzy... Yeah! Jak... Yeah! Czy w Philip Type Beat będzie... Yeah! W każdym bicie? Czekaj. Tak. Tak? Dobrze. Tak. Dobrze. Tak, 100%. Słuchaj, powiedz coś. Moje pierwsze skradzione... Moja pierwsza skradziona piosenka. Mm-hmm. Moje pierwsze naruszenie praw autorskich. Tak. To... ja było tak, że to był... Na Polsacie kiedyś leciały disco... Jakiś program taki, gdzie disco polo leciało. Aha. I tam leciały... O Jezu, to może u was u wielu osób uaktywnić wspomnienia, których nie chciały... Nie chcieliby mieć, bo u mnie to aktywniło niedawno właśnie. Jakoś przez parę to znalazłem w ogóle. Aha. Przypomniało mi się, że istniało coś takiego jak Kosmokwaki. Nie wiem, nie kojarzę. Kosmokwaki, no, to była grupa, powiedzmy, że disco polo, aha, skierowana do dzieci. A, i to było animowane jakoś? Nie, to były ludzie w takich dużych przebraniach. Okej. Okay. I Kosmokwaki to były kaczki z kosmosu, jak wskazuje nazwa. Coś mi świta, ale to nie są moje wspomnienia, tylko to jest już... Ktoś mi opowiadał swoje wspomnienia i je wygooglowałem. To ja nie mam tak. Nie. Stwierdziłem, że podoba mi się bardzo jedna z piosenek Kosmokwaków. Tak więc wziąłem taki duży boombox z opcją... nagrywania kaset? On ma wbudowany mikrofon. Tak było kiedyś. No. To było fascynujące w ogóle, bo to jest gorzej niż wbudowany mikrofon w laptopa. No to... To ma jeszcze mniej sensu. Tak. I on został podstawiony do telewizora i w ten sposób nagrałem. Wow. Kosmokwaki, ale to była końcówka tylko utworu, pamiętam. Ale to była też ta moja ulubiona część, bo tylko refren mnie interesował tak naprawdę, a refren tam był. No, więc to było spoko. I później stwierdziłem, że skoro już mam jeden utwór, to w sumie nagram w tej kasecie więcej utworów, które lubię. Zrobiłeś pierwszy mixtape. Właśnie znudziło mi się. A, okej. Okay. Ale byłeś na drodze do zrobienia pierwszego mixtape'u. Byłem na drodze. Bo mixtape'y kiedyś to było właśnie... Celowa historia. Właśnie, nie, ona poszła nigdzie, ale no to już jest jakby... Kosmokwaki mi się przypomniały. Jakby charakterystyka tego podcastu. Mi się ostatnio przypomniało, a propos jeszcze nostalgii. Boże, ten podcast się powoli zamienia po prostu we wspominki. W zeszły epizod i ten. Przypomniało mi się coś takiego jak Wirtulandia. Nie wiem, czy pamiętasz. Tam się wysyłało obrazki i to było potem przenoszone... Kuba. 3D. Więcej niż pamiętam. Ja wysłałem obrazek. Ja bardzo myślałem o tym, ale się bałem. Wysłałem obrazek, ale nie został. Udało się. Nie. Bitek i bajtek na zawsze w moim sercu. Tak, super. Było super. To było takie... Było niesamowite. To jest takie, to że... To był Twitch przed Twitchem trochę. Jakby ktoś to było coś takiego, że jak masz Twitch compatibility z niektórymi grami, że czat decyduje, to jest coś takiego. Jakby ktoś mi powiedział, gdyby Wirtulandia nigdy nie istniała i ktoś by mi teraz, w 2018, wytłumaczył koncept Wirtulandii, to dalej by było fajne. Lepiej, ja bym powiedział, że nie da się tak. Nie ma rady. No jak to tak szybko wszystko robić? W sumie to jest ciekawe, jak to działało. To oni musieli to co tydzień napierdalać, jak redakcja taka. Pomyśl, ten jeden grafik 3D. No super było, bo pokazywano ogólnie, jak oni to robią. Tak. Do tej pory pamiętam to chujowe drzewko z jabłkiem. Tak. Które wyglądało jak gówno jebane. W ogóle wszystko tam jak gówno wyglądało. To było low poly, tylko że bez low poly. Tak. Było low poly. High low poly. Tak. To było najebane jeszcze shaderów jakichś takich, żeby zatuszować to wszystko. Tak. No i jakby zacznijmy, że od tego, że bazą tego były obrazki rysowane przez małe dzieci. Tak. Więc jakby to już było skazane na porażkę na samym początku. Ja muszę sobie jakoś... To wiesz, jakby storyboarda rysował ślepy do filmu. Ostatnio. No tutaj w kadrze i tam, wiesz, wskażcie mi, przyłóżcie mi, gdzie jest granica. I tutaj będzie tak.
wiesz, wychodzi poza kadr, przechodzi przez różne te... postmodernizm. Jak my to... A nawiązują do siebie te sceny, jak rozumiesz? Tarantino. Obraz w obrazie. Włączyłem sobie randomowy odcinek tej... Wirtulandii. Na YouTubie można znaleźć. Mhm. Jakiś tam, wiesz, po prostu pisałem Wirtulandia i tak scroll, tak klik. Jakbyś... Wow, pisałeś Wirtulandia? Mhm. Chcąc obejrzeć Wirtulandię? Na YouTubie, w sensie, że na YouTubie można znaleźć, o to chodzi. Tak jak inne programy. Tak jak na przykład... Gry komputerowe show. Na YouTubie można po prostu sobie obejrzeć, nie trzeba telewizora tak, mieć. Tak. Review Territory też można, jakbyście chcieli też, coś właśnie ciekawszego. Coś lepszego. Coś jakby, no. jakby, wiesz. Tak jest, że... Tubka, która się zamyka versus tubka, która się nie zamyka. nie. tubka z szufladką. o nie. nie, naprawdę oglądałem ostatnio ten twój... odcinek z Tadeuszem i to było good. Bardzo. Podobało się. Bardzo się podobało. Bardziej niż z Demem. Mimo, że lubię Dema, to mi się bardziej, wiesz... No bo Dem to, no znamy się tak trochę bardziej po koleżeńsku niż, że aż tak za dzieciaka oglądałem. Czaję, rozumiem. No. Ja umiem... Chociaż z Tadeuszem też się znamy, ale no nie tak jak z Demem i do tego no ten faktor, że come on. Tak, wiem. No. Wiem, o co chodzi. No ja byłem starstruck przez cały czas. No i zakończenie. Bardzo mi się podobało. Cudowne. Sam na to wpadł. Wszystko 100%. Super jest to, że to są tacy ludzie, że oni sobie narzucają sami swoje tempo i fajnie się... No i jakby koncept to jest taka wypadkowa dwóch pomysłów na żart tak naprawdę. Tak. Że ty masz pomysł i gość ma pomysł i on jakby to nie jest... Wiele ludzi mówi, że... Głąby, to jest scenariusz cały, przecież jest odgrywana scenka, a to właśnie jest improv po prostu w telewizji. Znaczy 100% improv, nie, no jest jakiś zarys. No jest, zawsze. Ale to jest improv, jeśli chodzi jest o gościa. Tak, oczywiście. No tak. Bo tam nie ma tak, no ale to może kiedyś się dowiecie więcej. Tak, kiedyś się dowiecie. Kurde, chciałbym coś z backstage'a na przykład. Może można Patronite jako bonus. Mam Patronite jako bonus. Tak, bo ta... i no. W sumie ty, nie głupie. No. Dobra. Zaraz po Tomiku mojej poezji. Jezus, Maria, zapomniałem. No, ja też zapomniałem. Teraz sobie przypomniałem. Ups. Mamy dużo pytań od ludzi. Chyba, że chcesz kontrolować jeszcze temat, coś miałeś. Nie, ja mogę coś jeszcze powiedzieć, bo mam tutaj. Okej, ale może... Powiem ci, no będzie tylko ciekawostkę, że każdy dźwiękowiec w każdym klubie w Polsce wygląda tak samo. Ma brodę. Ma brodę i koszulkę jakiegoś metalowego zespołu. Wiedziałem. Każdy jak u nas. Każdy. W telewizji tak samo. Każdy. Dokładnie to jest tak niesamowite, jak oni tak po każdym klubie w Polsce... Pozdrawiam Wikinga. Jest ten jeden człowiek. Mhm. I on przychodzi, robisz próbę i ty już widzisz, jak on cię nienawidzi. Po prostu już widzisz, jak on pluje na ciebie i na twój, wiesz, gust muzyczny. No. No, ale to są ludzie techniczni, którzy po prostu ma to brzmieć dobrze, ma to po prostu, ma być wszystko dobrze techniczne. Tak, jakby oni też, ma działać. Jakbyś robił co wieczór inny gatunek muzyczny, też byś miał dość pewnie. No tak, no jakby miał na przykład, też być się właśnie to... gdy ja metal miał na przykład metalowy no. jakiś koncert tam, no to też. To też byś tak, no dobra, zaraz słychać. A co? Tam coś krzyczeć. No to trochę też tak jest, jakbyś jadł ulubione danie codziennie. W pewnym momencie to już i tak masz wyjebane. Chyba. Nie wiem, bo nie jem codziennie. W ogóle. Także mamy Patronite, jak coś. dieta ten, napoi. Tak, dieta wody. Płynna. Dzisiaj tak samo. Tak. Tak. Zawsze. Zauważyłem, tutaj... że Kuba zawsze właśnie, znaczy Kuba sam zauważył jakby. No. Ja się zgodziłem. Refleksja, no. Tak, że zawsze kupuję płyny przed podcastem. Tylko? Tylko i wyłącznie. Nie no, teraz się jeszcze na holsy przerzuciłeś. Mhm. Znaczy na jakieś takie... Jakieś tam... Takie jakieś... Ah, fuck. No tak. Cukierki. Znaczy no tak, tak jak też na wszystkie buty sportowe się Adidasy mówi, no to tak z przyzwyczajenia no, powiedziałeś. No dokładnie powiedziałem na te holsy. Tak, na wszystkie, no. Pytanko. Pytanie do DTP. To my. Od Radka.
Od radia. Witam. Wierny typiarz z tej strony. Typiarz. Wszystko zaczęło się, gdy Mad Mike Hughes wystrzelił się w rakiecie własnej konstrukcji, by dowodzić sobie i innym, że Ziemia jest płaska. Wow. Tak się zaczyna to, nie? To jest ciekawa opowieść. Uznałem go za największego idiotę XIX wieku. Przepraszam? Czemu XIX wpisał? Okej. Okay. Gdybym mógł, przyznałbym mu nagrodę Darwina, lecz niestety przeżył. Od tego czasu zastanawiałem się, jak rozwiązać problem płaskoziemców. Wtedy pomyślałem sobie, że gdybym był Elonem Muskiem, bądź był równie bogaty i wpływowy jak on, to skołowałbym rakietę i zorganizował dla niego i paru innych płaskoziemców lot na orbitę. Ale swój haczyk mianowicie nie sprowadziłbym rakiety na Ziemię. Podoba mi się ten haczyk. Póki on i wszyscy inni pasażerowie nie przyznają, że Ziemia jest kulą. Wow. Będą orbitować tak długo, aż przyznają, że jest kulą. No. Wow. I po tym dość długim wstępie pojawia się tytułowe pytanie. Co wy byście zrobili, gdybyście byli bogaci i wpływowi jak nasz ukochany producent Tesli? Ostatnio myślałem o tym i chyba bym nie chciał być tak bardzo bogaty. Ogromny stres. Chciałbym tak być bogaty, jeszcze nie przekraczasz tego, że jesteś promilem ludzkości. Wiesz, o co chodzi? Tak bogaty, że jesteś może tam skrobiesz tego one percentera, ale nie, że bardzo. Tak bogaty, że nikt od ciebie nic nie będzie oczekiwać. Nie, no tak się tak nie bogaty, da. Że nikt nie tak będzie oczekiwać od ciebie, że... Tak się nie da akurat. Że wystarczy, że masz trochę... Naprawisz problemy Polski. Tak. Jest jeden problem, się zresztą pojawił. Porozmawiamy o nim za jakiś czas. Tak, ale to nie będzie polityczne, będzie śmieszne. To się nie wyklucza, ale... U mnie trochę się wyklucza. Rozumiem. Śmieszne grafiki polityczne. Co ja bym... Chwila. No. Rozśmieszył ci kiedyś komiks polityczny? Ironicznie. Postmodernistycznie. Tak. Ale nigdy tak, że... Ha! To jest po prostu... To jest komiksy... To jest najniżej wiszący owoc. Tak, taki. Humorystyczne komiksy polityczne są po to, żebyś mógł pokazać palcem i zgadzam się. Przytaknąć. No, tak. To jest ha! I wszerujesz na Facebooku. Śmieszne. Ale nie śmiałeś. Znaczy to nigdy nie jest śmianie, tylko wyśmiewanie. Ale no, że się nie jest śmieszne. Tak, bo... I jest dużo takich artystów polskich komiksiarzy, którzy... Ostatnio to ja widziałem, dzisiaj widziałem jakiś taki krytykujący Trumpa, nie? Mhm. To już aż tak pod... Znaczy, jakbyś zobaczył na przykład... I dawno Trumpa nie było. To będzie straszne porównanie, ale... Jakbyś zobaczył propagandę nazistowską... Tak. Przeciwko Żydom, mhm. i teraz parodię Trumpa, mhm. to wygląda to dokładnie tak samo. Że on jest gruby, obrzydliwy. Wszystkie parodie. W sensie, ale tam, wiesz, jakby oni to jest nie mogą, tak przesycone. Nie, chodzi o to, że oni nie mogą nigdy się oderwać od tego, jak wygląda ten człowiek. No, bo to jakby, no to jest dobre paliwo do tego, nie? No tak. Bo po prostu on jakby trochę na tacy się podaje im. No tak. Wyglądając tak, jak wyglądając. Ale tak się zastanowiłem, że już nie wiem, co jest bardziej obrzydliwe, że on, mhm. czy to jak ludzie są zdesperowani, żeby nie skupić się tak naprawdę na policies jakichś? Nadal on. Może, ale jakby to już tak, to jest dziwne, bo oni się tak trochę ścigają już w tym momencie. Że to nie jest, tak. To nie jest już takie, nie jest taki sprzeciw, że jakaś opozycja, tylko dosłownie demonizacja człowieka. Nie ma w tym także nic odkrywczego. Tak, nigdy. Tak. No właśnie o tym mówię, że on jest zawsze wiesz, po prostu takie... No wiem, no, jest, no tak. Co? Wszystkie jest. Parodie tak polityków zagranicznych, jak i naszych, one są zawsze na tym samym się opierają i nigdy nie powie się nic nowego, nie? Jakby lubię... Kaczyński niski. lubię żart, który jakby taki, wiesz, czasem się zdarza taki trafny strzał. Garim. Taki trafny komentarz do czegoś, co się dzieje. No tak. Zdarza się. Ale nie, no, nie lubię, no. Nie lubię, nie bawi mnie. Może jakbym był bardziej podniecony polityką w ogóle. Nie wiem, właśnie moja teza jest taka, że nikogo to nie śmieszy. Że nikt nie robi, że ogląda i ha, ha, ha. Że to jest po prostu taki wesel do przenoszenia swoich poglądów. Tak. Ale dokładnie. Nigdy to nie... Jakby komedia jest tylko taką
folijką, która to okrywa, ale w sumie nikt jej i tak nie widzi. Dokładnie. No. Wow, ale metafora teraz poleciała dziwna. Ale dobra. Wow, bardzo ładnie. Ale co byś zrobił, jakbyś był co bym zrobił? Bogaty? No, zburzyłbym ten jebany pałac kultury, zacznijmy od tego. To byś nie, wyjebał to wszystkie pieniądze. Nie, nie, nie. Pałac kultury mnie zburzył. I postawił tam husarza. Było kilka fajnych propozycji od ludzi. Nie. Kurde. Wiadomo, że są jakieś legitne sposoby typu zainwestowanie w edukację, ale no to kurwa, ja co ja bym po prostu żył. Wydalił. Bo jeśli bym był obrzydliwie bogaty, to znaczy, że doszedłem do tego ja. W tym, no tak. No po prostu bym sobie żył. Czaję. I jeśli by pojawiał się jakiś problem, który mnie interesuje, to bym pomagał, ale nie jako charytatywnie, tak po prostu wpompuj pieniądze i koniec, tylko bardziej się skupił na rozwiązywaniu jakichś problemów, które jakby, że rozwiązanie to nie jest jednorazowe, tylko jakby jakiś, buduje jakiś system, który pomoże rozwiązywać je dalej. No tak. Bo moim zdaniem lepiej dać wędkę niż rybę ludziom, no nie? I moim zdaniem tak samo jest z charytatywnymi akcjami. No inna sprawa jest, jeśli ktoś na przykład trafił do szpitala, nie? I potrzebuje pieniędzy, bo leki są... Tak, rozumiem, ale wiele problemów jest bardziej kompleksowa niż po prostu nie ma pieniędzy. Tylko wiesz, gdzie jest głębiej to zakorzenione. Jasne. Czy słyszałeś o tym, że merch Franka Ocean był rozdawany w miejscach, gdzie się głosowało w USA, żeby ludzie chodzili na głosowania? Tak, coś tam słyszałem. Ja coś takiego zrobił. Żeby zmusić ludzi do głosowania. Żeby ludzie poszli tam żeby po prostu. Nie, że wybrali to, co ty chcesz, tylko żeby w ogóle cokolwiek zrobili. Tak, że poszli tam. No, Didi miał fajny merch. Vote or die. Po prostu. Dobrze. No. Ale podoba mi się ten koncept, że po prostu przed tym machem jest rozdawany merch. I jak już tu jesteś... Może... Welcome. Wejdź sobie. Welcome to... Yes, welcome. Po prostu. Yes, welcome, kurwa, merch. Yes, welcome. No. Czaj. Gdzie mój notatnik? Yes, welcome, merch. Ojej. Możemy przejść do tego tematu tak, polskiego? Tak, powiem, może cię tam rusza to, no, dawaj. Nie rusza mnie, ale... Znaczy, że chce się... Słuchaj, są nowe paszporty. Nowe paszporty, które będą miały na sobie napis. Znaczy na sobie. Będą miały takie kółeczko i tam będzie urocze. Napis... Takie wygląda jak naklejka na pomarańczy. Właśnie mi się z tym też kojarzyło, bo jest jeszcze... Ale to jest puste w środku? To jest jakby na górze białe, na dole czerwone... Możliwe, że jest przezroczyste, ponieważ to może być plastik, folia. Plastik. Ale to paszport. To on będzie... Nie wiem, czy ten paszport jest teraz oskładany. Będzie chyba dalej książeczką. Z tego są mi się. Bo tam jest dużo postaci. To jest cały komiks do przejrzenia. Aha. Nie wiem. Ja mam stary paszport. Więc... Ja też mam. Jeszcze. No ale dobra. Ale nie mogę się doczekać, by dostać nowy paszport. Na którym jest? Napis. Bóg, honor, ojczyzna. Yeah. No i jest duży ból dupy ludzi. Jaki duży ból dupy o to, że ludzie mają ból dupy. Oj. Jak każda kwestia konserwatywna w tym kraju w sumie. Czyli jakby... Zawsze zauważyłem, że w naszym kraju bardzo duży jest jakby spór właśnie między tymi dwoma kampami. No jest, tak. Oczywiście. Nie dotyczy to niczego innego jak samych takich idei. Że jakby... To dodatkowo nie jest ograniczone tylko do naszego kraju. Wiesz, po raz kolejny. Tak, ale iść wcześniej na emeryturę to by chciał. Nie? Żeby socjal tam wjechał. Ale jednak konserwatywny jestem, tak? No tak. No, jakby jebać lewaków. No ale fajnie, jakby tam wcześniej dalwali pieniążki za nic. No i generalnie... No to PiSu akurat było, chyba. No to już jakby, wiesz, nie wdaje się w to, ale jakby podoba mi się też takie rozdwojenie jaźni trochę w naszym kraju. Wiem, o co chodzi. Ludzi. Że na przykład myślą, że socjal jakby... No, nieważne, nie chcę się w to wdawać, dobra, ale wiesz, o co mi chodzi. No i nie chcę się wdawać w polityczne, wiesz, jakieś wywody, ale chciałbym się ciebie zapytać, jakie inne trzy słowa chciałbyś na paszporcie? Na polskim paszporcie? Tak. Oh,
Ja mam dwa typy. Czekaj. Jeden to by bardziej pasował do tego, jakby to był dowód osobisty, mhm. a drugi jako paszport, ale pomyśl. Dobra. Paszport. Kurde. Zagiełeś mnie, bo to jest takie typowe, że tam wpadłeś na jakiś genialny pomysł. No ja nie wpadłem na genialny. Ale... Trzy słowa. Trzeba jakoś zastąpić Bóg, honor, ojczyzna. Trzeba jakoś zastąpić. No słuchaj, Polacy są oburzeni. Ja bym dał w trzech językach. Nie wiem, tylko jakich. Jakiś trzech... Po niemiecku, rosyjsku i austriacku. Hej. Żebyś nie musiał już nic więcej, co podajesz. Zamykasz mordę. Ja bym napisał tak. Austriacki nie, bo Schengen chyba. Czy Austria jest Schengen? Austria? Tak, w sensie, tak. Czy... No to niepotrzebny paszport. No ale to do Niemiec też nie w takim razie. Tak. Chiński? Mhm. Bo dużo po chińsku. Po angielsku, bo to po prostu. No wiadomo, no tak. Bo jak się nie po chińsku, to po angielsku, przecież co, Hindi? Żeby no, też dużo ludzi. Dużo też ludzi. Po prostu. Statystycznie, żeby było bezpieczny statystycznie. Dobra. No jesteś bardzo bezpieczny, bo masz jakieś pół kuli ziemskie już. Po prostu do tego hej, po tak. prostu, wiesz. Ja mam pomysł taki. Jakby to był bardziej dowód osobisty, mhm. to naprawdę się starałem. A na paszport bardziej pasuje nie mam bomby. Zamiast Bóg, honor, ojczyzna. Żeby był jakiś przekaz taki o wartościach też. A czy jeśli masz bombę, to skreślasz, czy... Tak, korektorem. Czy podajesz i tak jak na przykład ma kiedyś jakby, jak jeszcze na dowodzie były adresy zameldowania. Mhm. Podajesz dowód i tu jest stary. Przeprowadzę. Tu stary. Ja... To teraz podajesz paszport no. i dzisiaj mam bombę. Dzisiaj jestem z bombą. No. Tutaj jest stara informacja. Myślisz, że będą ludzie coś robili z tymi napisami? Czy na przykład Bóg zamarzą sobie? Na 100%. A nie można chyba. Można? Wiesz, no nie wiem, pieniędzy też nie można. No tak. A piszą. Piszą po pieniądzach. Mm. Bóg, honor, ojczyzna. Ja bym honor tylko wymazał. Wow. Ej, no. I feel like a slut today. I wtedy musisz zamazać honor. O, rety. No. A tak pomyślałem właśnie, no. Nie wiem, dziwne to jest trochę. Trochę dziwne. To taki ruch, taki klasyczny ruch. Nie, no, spodziewałbym się tego ruchu. Wiesz, co to jest? Ale taki to jest, dziwne. Wiesz, co to jest? To jest... Znaczy mamy teraz taki klimat, jaki mamy związany z tym, że bardzo jest na odłączenie od kościoła, więc wiesz, to idzie ten front, no. A tak ktoś z boku, ktoś tam odczepisz, tam wyleciał bokiem i tak, jedno tak strzałek. Jak shurikenem tak. w drzwi, nagle paszport. Jeszcze, wow, the fuck is... Wow, co? Kiedy to się stało? Nie... No nie wiem, dziwne to jest. Dziwne. Bardzo mi się podoba argumentacja ludzi, którzy zakładają automatycznie, że jeśli ktoś mówi, że oni nie chcą mieć Bóg napisane na paszporcie, to że są jakoś bardzo fanatykami Zachodu. Wtedy wytykają, że no przecież prezydent to przysięgę na Boga też składa w Stanach Zjednoczonych i co? Haha, szachmat ateiści. A nie, w ogóle pomijają fakt, że na przykład w szkołach można jakby właśnie nie mówić tego o Bogu w ogóle, jeśli chodzi, jakby, że jest trochę inne tam podejście do tego. Takie... Zależy też gdzie. No tak, jest ogromny kraj. No jakby Stany to jest bardziej... bym powiedział, dużo krajów w jednym. Tak dużo Stanów. Dużo takich jakby zjednoczonych razem. W Ameryce. Tak. No? No faktycznie. Tak mi się kojarzy w tym jest. Tak że mi się jest, zawsze kojarzy że jest, Stany. Oni jest ich wiele USA, Stanów. USA mi się zawsze tak kojarzyło właśnie. Że to są tak jakby nie, że kraj jeden, jakby
Stany, tak jakby, ale są zjednoczone. No tak jakby, no. No. I w Ameryce. Na kontynencie Ameryki Północnej. No. Faktycznie. To ciekawe. Nie pomyślałem o tym nigdy w ten sposób. Widziałem taki filmik a propos Stanów Zjednoczonych, który miał tytuł Kid Runs Home From School Every Day. Nie wiem, czy widziałeś. Podoba mi się tytuł. A to na Facebooku widziałeś, czy na YouTubie? Na YouTubie. To brzmi jak coś, co na Facebooku byś znalazł. Jest to kompilacja snapów jednej osoby. Widziałem. Która nagrywała dzieciaka, który codziennie biegnie sprintem po prostu po chodniku z plecakiem. I jakby tam, to jest niesamowita saga, bo on jakby ten człowiek go nagrywa i najpierw się zaczyna tak normalnie, że this kid run, że pierwszy snap to jest, że tam what the fuck, nie? Potem no. This kid runs every day from school, wiesz. I potem, a potem nagle się pojawia, wiesz, tam Eye of the Tiger. Po prostu soundtracki nagle zaczyna podkładać to, pod te snapy. To jest stworzona seria, po prostu tak. Człowiek się uczy montować. Po prostu tam się i na przykład jest dzień, kiedy ten chłopak nie biegł. I wiesz, jest smutna muzyka, ale potem znowu biega i tam he's back caps lockiem, nie? I znowu napierdala i biega. I po jakimś czasie przestał biegać. I ostatnie kilka snapów jest takie mega smutne, że tam this is the end. I następnego dnia this is the end of an era. I nie. To mnie skłoniło do takich przemyśleń, czy ty biegłeś kiedyś ze szkoły do domu, ale nie, że jakieś potrzeby fizjologiczne, aha, tylko czy kiedyś miałeś tak. taką fazę, że biegłeś ze szkoły do domu po coś, żeby coś robić w domu? Bo ja tak. Przypomina mi się pewien śmieszny obrazek, aha, w którym dziecko biegnie po tym, no, gdy mama wychodzi, szukać w Google coś. Okay. To trochę byłem ja. Ja byłem dzieckiem, które dużo biegało w różne miejsca, z tego powodu, że byłem dzieckiem, które ogólnie lubiło sporty, mhm, i lubiłem biegać. A, więc po prostu biegałeś wszędzie. Tak, byłem takim dzieckiem, które myślało, po co chodzić, skoro można biegać? I wiesz, to nie było tak, że się później na przykład coś bolało, albo że byłeś zmęczony, albo miałeś zakwasy, bo sobie kurwa biegałeś jakoś. Ty byłeś dzieciakiem, to się zapierdalało po prostu wszędzie. Więc ja byłem dzieckiem, które biegało bardzo często bez powodu. Ale czy po coś? Czy biegałem po coś do domu? Nie wiem. Okej. Raz biegłem do domu, żeby zagrać w Kangur Kakao. Wow. Bo pamiętam, że byłem na bosie i bardzo chciałem tego bossa pokonać. I jak byłem w szkole, to ogarnąłem, jak go pokonać. I stwierdziłem, że muszę pokonać tego bossa, a później grać całą resztę dnia w Kangur Kakao. Uwielbiałem Kangur Kakao. Kangur Kakao 2, a boss to był ten szaman, bo to było strasznie dziwne, bo tam jest taka bardzo, ta walka jest bardzo łatwa, bo się biega wokół tego bossa i podświetlają się elementy w podłodze, na które trzeba zrobić ten taki, wiesz, no taki typowy atak, że musisz uderzyć w ziemię, nie? Taki badstone, że podskakujesz i jeb. I ja pierwszy raz się z taką mechaniką wtedy spotkałem. Uderzania, wiesz. To był jakiś rekord czasowy. Wow, jebany. Dziękuję. No. Kuba właśnie przyniósł sushi dla ludzi, którzy nie widzą. Dokładnie tak. No i co? Ja miałem tak z jakimiś strzelankami online, na pewno. Z GTA. Na pewno miałem z GTA San Andreas, tak? Tak. Że tak chciałem grać w to, ale ja nie grałem w misję w tej grze. O. Bardzo długo. Bardzo długo jakby nie, w ogóle nie grałem w misję. Po prostu, no tak, no. To był najbardziej ograny przeze mnie sandbox na pewno w życiu. W GTA? GTA San Andreas. W GTA się w jeden sposób grało. Że zaczynasz grę. Ja różnie. Oczywiście spawnujesz. Ja miałem kilka. Ale mój sposób, który ja pamiętam najlepiej. Zaczynasz grę. Najczęściej jest to z kolegą, który ma GTA San Andreas, albo ty masz GTA San Andreas i kolega cię patrzy. Tak, najczęściej właśnie o to posiedzi chodzi. Przez 2 godziny i pójdzie do domu. Tak w skrócie. Tak. Spotkania. No. Czasem mu dam pograć. Albo kolega mi czasem dał pograć. Bo także akurat kolega miał San Andreas. I wyglądało tak, że się spawnowało. Mhm. W szpitalu oczywiście. Przed szpitalem się spawnowało, tak, tak. Bo poprzednia przygoda się skaczyłem. Spawnowałeś przy szpitalu na tym skrzyżowaniu. I tak. Tym przy skateparku. Chyba przy skateparku jest, tak. Tak, co zaraz tak. Obok jest ten most, co się rozpierdala. Tak, i ten kanał typowo Los Angeles, tak. No. No i robisz tak.
Siadasz, odsłaniasz klawiaturę, w klawiaturą masz notesik, wyjmujesz notesik. O, ja miałem już w głowie wszystko. Ja ale też, niektóre była. Ten, ale byłem. Karteczka była. Czekaj, jak było na hydrę, na hydrę, czekaj, jak było na hydrę. Spójrz, znajdź na hydrę. A, dobra. Ja miałem kilka takich już zakodowanych w głowie i kilka takich, że sporadycznie... Tak. Worteksik jakiś czasem wleciał. No. Dokładnie. Teraz nie pamiętam żadnych. Nie. Isaac mi pamiętam, bo wróciło jakby po kulturze. No. Ja zaraz. Tak. Jasne. Okej. Okay. Hesoyam. Problem jest taki, że mylą mi się kody z San Andreas z kodami z GTA 3, bo GTA 3 było grą, którą ja miałem i grałem w nią więcej. Nie grając u znajomych, tylko u siebie, bo ja ją posiadałem. Tam był na pewno kod tank chyba. I to się dawało czołg, typowo. Był kod na latanie samochodami, który w San Andreas był o wiele lepszy i zawsze zazdrościłem mojemu koledze, że może fajnie latać San Andreas samochodami, ja nie mogę. W GTA 3 ograniczało się do tego prosto, że twój samochód się nagle podrywał do góry bez powodu i... Znaczy bez powodu, no gdy się rozpędziłeś znacząco i nie mogłeś kontrolować czy wyżej, czy niżej. I ambulans najlepiej do tego działał. Do tego doszedłem jakby robiąc długie testy jako dzieciak, po prostu każdym autem, jaki można było, doszedłem do tego, że ambulans lata najlepiej. Okej. Okay. No. Ambulans był ciężki, miał dobre chyba rozłożenie środka ciężkości. Chyba tak, tak. No. I dlatego go do tyłu wypierdalało i on wtedy w górę. Więc tak można było przelecieć na drugą wyspę dzięki temu kodowi. Ale w GTA? 3. Okej. Okay. Myli mi się właśnie teraz, czy GTA 3, GTA San Andreas te. Ale w sensie San Andreas, jak się grało w San Andreas, wpisywało się to kody. Najlepsza zabawa to było po prostu C4, rzucasz C4 i odjeżdża auto i ty tutaj, haha. Ja miałem taki... Myślałem, że jest dobrze. To jest może niepokojące, jak tak sobie posłuchasz o tym, ale... No jako dzieciaki miało się pełno takich. Bo ja zawsze jak grałem w jakieś na przykład RPG, mało grałem w RPG, ale jeśli już... Zawsze łotrzyk, wiesz, taki zręczny. Aha. No bo jakby patrzyłem na siebie, myślałem, no dobra, no chuj, no. No morderca, no. No w siłę nie pójdzie, nie? Więc jednak zręczność. I ten, i też miałem taką jazdę zawsze, że bazę budowałem. Wiesz, Minecraft to baza taka, że... No tak. Covert. Nie, że miasto, no. Tylko... Baza. Tu woda, nie ma jak się dostać i tak dalej. Lawa spływa, tak. I tak samo miałem w GTA, że na wieżowiec helikopterkiem, aha, snajperka, strzelanie do ludzi gdzieś tam z wieżowca. Tak. Albo właśnie takie typowe epic guy cool agent, że wiesz, że C4 na samochody, podjeżdżasz gdzieś samochodem, wysiadasz, odchodzisz i pff, co... Teraz może trochę niepokoić. Ja to nadal robię w GTA 5. Ale ja też, ja robię tak. To w GTA San Andreas. W piątce na przykład to, co mówiłeś o tym, że na dach jakiś później stąd strzelać, no to w piątce to samo robię. To jest zajebiste. W czwórce ja uwielbiałem za to. To też jest coś, co robią ludzie z wypranymi mózgami, czyli wjeżdżają samochodami w ludzi. Ale ja i też... widziałem tłum taki jakiś. Tak, bo czwórka i... miała super... Na Times Square czwórkowym, bo tam było dużo ludzi, tak. A ona miała super silnik Havok. Euforia się nazywał dokładnie. Euforia? Havoka miał, bo to silnik fizyczny, a Euforia nazywał się tak ten silnik. Od reakcji ludzi. Tak jest. Ten, że mięśnie, oni próbują na przykład łapać równowagę i tak dalej. Tak jest. Ja na przykład lubiłem nawet się wjebać tak samochodem, że ja przez przednią szybę też wypadałem. Mm. Że jakby, że wtedy jest najbardziej... dzieje się. Najwięcej ragdola. Że dzieje się tu samochód w ogóle. Uwielbiałem ragdole. No bo jak gra miała ragdola, to byłem szczęśliwy. Fallout 2. Flatout. Tak. Flatout 2, gra, której miałem w ogóle przejść, jeśli chodzi o zabawy, które robiłem w grach, gdy byłem mały, ponieważ tam sobie wyobrażałem, że... Głupie, ale... No dawaj, no. Już i tak bardziej się ogłupić nie można, jakby, wiesz. Że... Skompromitować, no. Jeździłem tam sobie autem, znaczy odpalałem wyścig i byłem w jakiejś ładnej wsi i sobie wyobrażałem, że jadę po moją jakąś dziewczynę. Wow. Okej, jednak można. Cofam to. Jadę gdzieś, podjeżdżam pod dom i ją tam odbieram i później ją zabieram. Robiłeś kiedyś w Simsach rodzinę z dziewczyną, co się podobała? Tego nie zrobiłem nigdy. Ja kiedyś nie miałem odwagi. Ja kiedyś zrobiłem. Nie miałem odwagi.
Bałeś się, że ci da kosza? W grze też? Od razu w grze. W grze też. Upalasz, jeszcze domu nie masz zbudowanego, ona już, wiesz... Bałem się bardziej, że ktoś by... Usuwa się. Ktoś by odkrył. A, że ktoś by odkrył. No to tak. I było takie, wiesz, mogłoby ktoś, nie wiem... Moja mama by spojrzała, nawet nie wiedziała, o co chodzi, ale... I tak. Nadal. O kurwa. Trochę. O kurwa, ale zjeba wychowała. Czekaj, ile razy moja mama tak pomyślała. Kurde. Pewnie. Gdy miał dziecko mieć... No. To bym zapisywał. Co? Ile Zagadza razy? Gdy myślę, że jest zjebem na i później ścianie? Na osiemnastkę. Jak w więzieniu. zamiast... Mamo, o co chodzi? Potem ci powiem. kiedyś ci wytłumaczę. Na osiemnastkę tłumaczysz, co to były za malunki na ścianie. Przy framudze. Zamiast, wiesz, zamiast wzrostu. Zamiast wzrostu, to kreska, co zagadza, gdy jest zjebem jebanym. I właśnie... Patrz. Spójrz na to. 1,75 m wzrostu? 2 metry przypału. A koszulka z krypówek, kurwa, typowo, nie? 2 metry przypału. 2 metry przypału. Każdy jest tego samego wzrostu leżąc. Wow. A to już wiesz, jak ktoś ma taką koszulkę, to już wiesz, że jakieś tam są problemy ze samym sobą. Co powiesz na pytanie od widzów? Strzelaj we mnie. Bądź słuchaczy. Strzelam. Kurwa, i tak nie jestem Polakiem, więc możesz we mnie strzelać. Próbuję znaleźć... Było fajne pytanie jakieś. O, cześć. Pisze Zaga. Siema. Zaga 2099. Cześć. Chciałbym nawiązać do 9 odcinku podcastu, kiedy opowiadaliście o filmach w kategorii woke licealista. O nie. Moje pytanie brzmi. Jakie gry uważacie za woke licealista? Gry. Czy na przykład seria Bioshock się do takiej kategorii zalicza? Czekam na odpowiedź. Fuck. Fuck. Wiedźmin? Tak, bo taki dojrzały trochę. Tak, bo jest jakąś dojrzałością gry. Bo jak zbierasz karty po ruchaniu bab, to jesteś woke. Tak. Ale tak było. Pamiętam, jak się... W jedynce były karty i wtedy chodziłem z przyjacielem na... angielski dodatkowy, tak zwany. I pojawił się ten mistyczny temat w pewnym momencie. Kart, nie? I na pewno Wiedźmin. Ja nie wiem, czy na przykład swego czasu nie było to na przykład Heavy Rain. Tak, 100%. Że swego czasu, bo jeszcze zanim... Wszyscy się zorientowali, że David Cage, że to David Cage jest. Jest David Cage, tak. To wydaje mi się, że Heavy Rain był taką grą, że to jest takie... Tak, 100%. Że to jest coś, co teraz dla kinda woke ludzi to jest Life is Strange. Tak. Że to było rację. Jakby trochę... Life is Strange jest typowo woke też. Ale to nie jest woke. Chociaż nie jest tak wokeaż, bo... No już nie używając... tego skrótu trójliterowego zaczynającego się na S, kończącego się na W, to jest to takie woke, ale w innych trochę kategoriach, moim zdaniem. Woke. Max Payne, na pewno. Max Payne typowo. Max Payne, ale to jest dobra gra po prostu. Tak, a to masz taki Welchmer spierdolenie tam, no, masz typowo, tak, więc tak. No to jest takie noir, bardzo noir, ale jeszcze... takie noir aż samoświadome, no nie? Tak, jest ten element samoświadomości, tylko właśnie na ile jest samoświadomy, wiesz, twórca gry, na ile jest gracz, nie? Tak. Tego. Tak, ja pamiętam. I nie wiem, czy na przykład Warcraft 3 to nie było... Nie grałem nigdy, więc nie. Ale wiem, że to jest jakby ten sam set gier. Że jak masz Max Payne 2, to też masz Warcraft 3 obok na pulpicie. Aha. W tamtych czasach. Cześć. Znaczy, to nie byłem ja, ale mój kolega taki. Wracając do tych gier, które... są dojrzałe. Mm-hmm. Wszystkie kampanie, nie wszystkie,
piątka szczególnie. Trevor, GTA 5. Ale to już później. To już później, ale to jest łoklicealista gra. Tak mówisz? Tak. Kampania Trevora, 100%. Dla mnie to bardziej właśnie chuj, gówno. Znaczy gówno. To bardziej takie, znaczy, to bardziej taki gimnazjalista dla mnie by był. Ale tam też jest takie że wiesz, że on mówi takie rzeczy, ojej, jebać społeczeństwo. A. Wiesz, takie woke. A że woke takie, że nie woke. Tak, tylko tak, anti-woke. Tak. Okej. Kurczę, jakie gry? Na pewno jakieś indyki teraz, nie? Teraz tak. Takie w stylu... Nie, tu Demon było dobre. Była taka gra, gdzie się jakby lustrami sterujesz, że taki laser odbijasz. Jest kilka takich. Że tam jakby... Że to była seria gier logicznych. Aha. Że tam musi przeciąć... Szaje koncept, ale nie wiem... Nie pamiętam, jak to się nazywa. Kurwa mać. Bo się pojawia często, tylko... Ale była jedna taka gra, która jakby... Cała polegała na tym, że po prostu chodzisz po wyspie i rozwiązujesz te gry logiczne. I to na pewno jest coś takiego. Że to jest takie, wiesz... A, cała seria gry, gdzie chodzisz po wyspie. Myst. Nie. Już nieważne. To jest jakby jedna gra, w której chodzisz po świecie i musisz rozwiązywać gry logiczne. No nieważne. Okej. Okay. No, ja nie przypomnę sobie teraz, ty też sobie nie przypomnisz. Spoko, bo nie znam, możliwe, że nie znam. Ale jak powiedziałeś myst, to na pewno jakieś takie, że jakieś takie point and click, nie point and clicky, tylko takie, no przygodówko point and clicky w stylu jakiś zegarmistrz. Ach. Coś takiego. Takie wiesz, dark i trochę zagadek, trochę mistycyzmu. Tak, że tam, no. Kurwa, że nie znam gier tak za bardzo. Znaczy znam, ale... Żeby tak, wiesz, wiem, ale mi też nie wpada tak. Teraz. Mi też tak nie wpada jednak, od razu. Bo jednak jest. Gry nigdy nie były aż tak woke jak te filmy. Tak. Bo gry jakby chodzi o to, moim zdaniem najbardziej chodzi o to, że filmy inaczej się odbiera, więc trochę inny tłum je oglądał. Też storytelling. Bo na pewno w gry nie grało tyle ludzi, co miało konto na Filmwebie, nie? Jakby, że to się rozchodziło, nie? Prawda. Te dwa targety. Każdy mógł obejrzeć Skazanie na Shawshank. Tak. Nie każdy zagrał w Maxa Payne'a, nie? No, tak. I wydaje mi się, że i to jakby nawet nie tyle, że każdy mógł mieć, wiesz, konto na Filmwebie i obejrzeć Skazanych na Shawshank, tylko że to były właśnie dwa osobne w ogóle no tak, tłumy. Tak, też. Tak mi się wydaje. Faktycznie. Woke gry. To jest teraz, ciekawe. Teraz jest więcej. Teraz jest więcej. Teraz powstaje więcej. Jest tego podróż storytelling w grach też bardziej się zbliża do tego filmowego. I też zmienia się trochę spojrzenie no tych inwestorów. W sensie, kiedyś że... było na gameplay najbardziej w sumie. Tak, teraz jest też ideologicznie no, masz, i tak dalej. Masz formułę gry Sony. Tak. PS4, gra PS4 po prostu, typowo. Gra no PS4, też, czyli no otwarty też. Świat, tam duży, ten właśnie storytelling dobry. Ale masz też pandering jakby w stronę jakiejś ideologii. Zdarza przy się, grach. Kiedyś nie było tego tak bardzo. Zawsze były. Ale wiesz, nie... Bo, ale, no, znaczy nie, w sensie, bo teraz jest... teraz to... Do większej... Ilości ludzi to dochodzi. Tak, tak i teraz rację. Jest to też bardziej takie no nie wiem, no marketingowe też. Tak. Ten pandering. Kiedyś tak. Był taki po prostu ktoś miał jakiś po gothic. No gothic, kurwa, typowo. Gothic to jest woke gra. W sensie nie woke, że tam są jakieś wartości. No. Tylko specyficzny człowiek. Tak, Diablo też. Diablo, no. Baldur's Gate, Baldur. Kurwa. No ale nie wiem, czy teraz nie po prostu nie idziemy w takie klasyki kucowych gier. Tak, nie? A jakie są kucowe gry? No to Baldur. Tak. Baldur, Diablo. World of Warcraft i Warcraft. Warcraft bardziej, myślę. Tak, bo i wcześniej ten. RTS-ik taki, wiesz. Dużo RTS-ów ogólnie. Dużo RTS-ów. Kurczę. Uf. Jakiś... Co Tenacious D było w soundtracku? Brutal Metal? Brutal Legend. Brutal Legend, na pewno. To Jack Black był też chyba tam główną postać. No bo Jack Black jest Tenacious D. No właśnie, więc. Znaczy, że dubbingował ogólnie główną postać. Kurczę.
kucowskie gry, nie wiem. Ja w ogóle jakoś poza tym środowiskiem się trochę wychowałem. Counter-Strike. Counter-Strike to jest... 1.6. Dla wszystkich. Niby tak. Counter-Strike w sumie to jest też Resik zagra. Każdy nerd, każdy człowiek, tak. Każdy dzieciak po prostu w Polsce z internetem przy takim w miarę, no. Co pociągnie grę. No tak, to Counter-Strike na pewno. 1.6. Bardzo mi się kojarzy właśnie z Resikami. Tak. Że dużo moich znajomych, którzy byli takimi blokowcami, no to tak. Oni właśnie Counter-Strike i Tibia. Tibia. No. Ale za to Nick Metin. Ja też nigdy Metin nie... Yerba był fanatkiem Metina. Z tego co wiem. Był. Zostawił to za sobą. Znaczy no, ostatnio tam zajrzeliśmy do Metina z powrotem. Kupili smocze monety za prawdziwe pieniądze raz. Ja wiem. Ale no... Klasik. Nie, teraz gramy w Minecrafta z powrotem. Robaxy. Robaxy i smocze monety. V-Bax, Robax, smocze monety. Robaxy kupiłem też. Tak, pamiętam. No, żeby się trochę, wiesz, odpicować. Pamiętam, jak budowałem łódź i kurwa wszedł. Trzeba Jakub się... Jakub Koptyś cały na czarno. Trzeba się do... No, musiałem awatara stworzyć, tak? Więc kupiłem dokładnie te same ubrania, które po prostu posiadam i... Ja w Robloxie miałem niebieskie jeansy, czerwoną bluzę i na szyjnik zapisem swag. Nie, to ja miałem to dolar miałem. To dolar ja miałem z dolarem. Ja miałem z dolarem. Dawaj następne pytanie może. Tak, oczywiście. Nawet nie wiecie, jak nam pytaniami zaskakujecie, bo w sumie... Są fajne. Są mega zajebiste. Widać, że ludzie jakby kumają trochę ten podcast. Dobra. To jakbyśmy nie mieli po 50 tysięcy wyświetleń na każdy epizod, tylko tak hej, widać, że te dwie osoby tam siedzą i oglądają. No, dla mnie to jest nadal dziwne, że to jest aż 50 tysięcy. Tak. Ja nadal to jest bardzo dla mnie kameralne, takie tak, małe. Mamy 40 tysięcy w ogóle subów już ponad. Yeah. 43 pykło chyba w tym. Dziękujemy. Dzisiaj, czy tam wczoraj. Dzięki. Wow. Pytanie do odcinka od Alex H. Pierwsze, są dwa pytania. Pierwsze pytanie to tam supermoce, najgorsze, to już tam gadaliśmy o tym. To już mieliśmy to. Drugie, czy dotknęlibyście swojej kości, gdyście mieli jakieś otwarte złamanie? Tak. Parę lat temu miałem otwarte złamanie i wszyscy się dziwili, że pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, poznają sobie z tego sprawy, to dotknięcie własnej kości. Nie rozumiem tego zdziwienia, przecież najprawdopodobniej nigdy więcej nie miał takiej możliwości. Tak. Ja bym ja też powiedziałem, tak. Że tak. Ale ja bym myślał, że bym zrobił to bardziej z szoku. Ja też. Że tak... O wiesz, i jakby... Tak, to prawda, to się dzieje. No. Tak. W ogóle nie chcę wykrakać, ale ciekawi mnie, jakie to jest dziwne uczucie. Znaczy uczucie jest pewnie ból. Może napisz nam na mailu. Hard ból. Tak, napisz nam na mailu, albo w komentarzu. I tam jak zobaczycie, to podlajkujcie ten komentarz. A my damy serduszko chyba tak. No, przypniemy. No. Przypniemy. Najważniejsze, nie no, przypięty będzie pewnie patronaj znowu. Ale serduszko idzie. Jakie to jest uczucie ciekawe? Tak. Znaczy kość nie jest unerwiona sama w sobie, więc jakby nie czujesz. A w sensie, czy nie, kości byś nie czuł. No nie, kości ale ciekaw nie jestem, czuł, czy ale jak to jest... w ogóle wszystko czuję. Bo ja miałem jedyne złamanie, jakie miałem, no to był ten palec, więc no to nie jest zbyt ekstremalne. Jak to zrobiłeś? Gdzie wsadziłeś go? Twoją starą. Kurwa. A ja złamałem te 4. Zgadnij, gdzie wsadziłem, nie? Sobie. Kurwa. Nie, dobra. Złamałem ten palec w bardzo ciekawy sposób. Otóż złamałem go o stół do ping-ponga złożony. Chciałeś go rozłożyć? Nie. Po prostu... Nie, zahaczyłem. Zamachnąłem. To było w podstawówce. Mój kolega robił urodziny u siebie w domu. Okej. Okay. Miał taki jebitny dom. No. I w podziemiach miał taką, wiesz, salkę treningowo-sportową. A, super. I tam był stół do ping-ponga złożony. Super. A jak już byliśmy dziećmi w podstawówce, to biegaliśmy wokół tej salki. No i się wygłupialiśmy. No i za szeroko rozłożyłem ręce, obracając się czy coś. I przyjebałem po prostu idealnie bazę palca. I miałem złamanie z przemieszczeniem i miałem nastawianie i tam... O chuj. I gips na, nie wiem, 2 miesiące czy na miesiąc. A jako, że jestem leworęczny, no to nie mogłem pisać za bardzo. To jest sprawdziany wszystkie w podstawówce wtedy, bo to już było tam 4-5, więc 4-6. Mhm. Znaczy, jesteś leworęczny? Tak. Nie założyłem nigdy. No, rozmawialiśmy o tym kiedyś, na pewno. No. Nie.
Na pewno. A może i... Nie pamiętam tego. Nie zapamiętam tego. Ale jezu. W sensie mówię to tak, jakby to zmieniało cokolwiek, kurwa. No okej, okay, koniec tego podcastu. No jestem. No i złamałem sobie właśnie wtedy palec. No i to było jedyne moje złamanie w życiu. No jeszcze miałem skręcone kolano i to jest koniec moich kontuzji tak naprawdę. A ja miałem złamane serce. Ja też, no dalej mam. Ale. Teraz, miałem... Nie, czekaj. Też dalej mam. Już można. Okay. Rozumiem. Ja miałem, tak jak mówiłem, co mówiłem, że miałem złamane cztery palce, to nie był żart. No. Mówiłem o tym, czy nie? Nie mówiłeś nigdy o złamanych czterech palcach. Serio? Mówiłeś tylko o kolanie. A proszę jak bardzo. Biegałeś. Miałem pęknięte... No. Palce. Cztery palce. Nie były złamane, tylko były pęknięte. Więc no, nie było aż tak źle. Co jest zmienia faktu, że tak musieli wpakować do gipsu. Każdy co się pęknięty? Stało? Pęknięty? Tak. I żaden złamany. Tak jest, okay. W ten sposób. Co się stało? Byłem u kolegi. Mhm. Kolega miał podwórko. Byliśmy na podwórku. Na podwórku była beczka. Taka beczka na takim wozie, że podczepiasz do auta. W sensie na takiej tej. Okej. Okay. No, dwukółce powiedzmy. Mhm. No i my weszliśmy na tą beczkę i mówimy, wysoko, fajnie. Siedzimy sobie na beczce, jest śmiesznie. No. I zaczęliśmy, ta beczka się buja jak pojebana, nie? Można by spaść. Ej, dawaj, będziemy bujać jak pojebani, za czym co się stanie. Zobacz, może spadniemy. I wiesz, co się stało? No. Spadliśmy. O, wow, i złamałeś w sobie... Lepsze. Dlaczego złamałem tą rękę? Coś ci przytrzasnęło. Gorzej. No. Jadłem wtedy Mister Snacki pomidorowe. Klucz do kontuzji. Klucz do tragedii. Nie, Mister Snacki. Nie wiem, czy Mister Snacki pomidorowe nadal istniały. Były takie w łapki. Mhm. Pamiętasz je? Nie. Okej, okay. No dobre były. I jakby to miałem wystarczająco dużo czasu, żeby stwierdzić, wiesz co, nie chcę, żebym je zniótł. Spadając, nie chcę ich zgnieść. Więc wziąłem się cały. Wziąłem tę rękę jakby i zamiast, wiesz, wylądować normalnie, spadłem jakoś tak bokiem. Mhm. Tą lewą ręką na dół. Mhm. Czyli spadłem na tą rękę, cały ciężar na nią. No. No i w sumie, no, po tym jak jeszcze złamałem te palce, to już nawet nie miałem ochoty na te chipsy, ci powiem. I je położę. Nie, po prostu siedzisz na sorze, ta ręka po prostu, wiesz, cała gumowa i jeszcze Mister Snacki. Warto było. Warto nie było. Zmiotłem ich. Pamiętam do tej pory, jak po prostu pamiętam do tej pory bardzo dobrze, jak je zostawiłem po prostu pod płotem i poszedłem do domu. Ostateczny po prostu znak. Mam dość. O Boże. O jejku. No. No i wiesz, później mama się pytała, co się stało. Nic. Siedziałem, wiesz, tam. I potem bolało dalej. No, spuchnięte było w chuj. Ja właśnie nie miałem w ogóle spuchniętego. To jest cud, że ja mam dobrze zrośnięty palec. Tak. Bo ja poszedłem najpierw do takiego lekarza, co był blisko. No i on tam, rentgen, bla, 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 popatrzył i chuj, mówi, no to tylko usztywnić trzeba, nie? Ale miałem... Zajebiste szczęście, że w Polsce to działa tak, jak działa i nie miał szyn, żeby usztywnić. I odesłał do szpitala, no nie? Mhm. A w szpitalu patrzą i mówią, zostajesz na noc. Coś ty odjebał. Zostajesz na noc, ziomek. Jak ty pojebany gościu. A ja już obsrany, no bo to wiesz, podstawówka. Ja też nie byłem nigdy dzieckiem, które jakoś uwielbiało, wiesz, bez rodziców gdzieś zostawać na długi czas. Miałem tak w szpitalu raz. No i mi mówią, a ja jeszcze przed wyjazdem do szpitala zjadłem kolacyjkę. No bo wiesz, no nikt nie myśli, że a może będzie trzeba mnie znieczulać i no usypiać tak. I w ogóle chuj wie co. No i trzeba było. O. Więc musiałem zostać w szpitalu na całą noc, żeby nad ranem dopiero zacząć zabieg. Kurwa mać. No bo jakby musieli mi coś podać, co musieli mi podać. Ale na czczo. Co aż tam musieli zrobić, że aż tak? No nie, ja miałem narkozę w ogóle, więc ja nawet nie chcę wiedzieć, co oni robili mi z tą dłonią. Ja musiałem tam mocno jakoś to rozpierdolić, skoro tak było. Bo to było z przemieszczeniem i coś tam, więc no to na pewno było jakoś mocno, ale w ogóle nie mam jakby... śladu. Nie ma nic, no, więc git zrobili. Bo znam ludzi, którzy mieli połamane palce i na przykład już do końca życia
wiesz, musieliby łamane mieć od nowa. No tak, cześć. Bo coś źle się zrosło i na przykład albo nie do końca im się zgina, albo im odstaje, albo coś. A ja jakby... No. Albo nie mają w ogóle. Tak, tak, w ogóle ręki. W ogóle ręki nie mają. No, wiesz, złamany palec, wiesz co? Wiesz co, w sumie... Długo by to zajęło. Ekonomicznie i wyjdzie po prostu ujebać całą rękę. No. Ucina się 5 minut, nastawia pół godziny. A ty jadłeś ostatnio kolację, więc... No, ale te berlinki cię kosztować będą teraz. Kabanosa zjadłem. Pamiętam do dziś. Kabanosa jednego zjadłem. Ale wiedziałem, że to będzie coś takiego, że to jest jakiś wyrób mięsny, bo taki został wpierdolony. Tak, właśnie o to chodzi. Snacka takiego. Snacka. Wpierdolił snacka, kurwa, no. Typowo. Tak, zjadłem wtedy kabanosika i to był kabanosik warty całej nocy w szpitalu. Uff. No. I chyba wyszedłem jakby po dwóch dniach dopiero. Bo to było tak, że wiesz, nad ranem zaczynają zabieg, wieczorem się budzisz, to cię nie wypiszą, kolejna noc spania. Ale pamiętam, jak ominęły mnie lekcje w tym szpitalu. Bo do szpitala przychodzi tam jakiś nauczyciel czy coś. O! Do dzieci. No. No jak na przykład, bo wiesz, było jakieś dziecko, co było po wypadku samochodowym. No tak. No i on tam leży, powiedzmy, 2 tygodnie. No. No to przychodziła jakaś nauczycielka, a mnie to ominęło, bo ja, wiesz, jak jesteś nam tak krótko, to możesz mieć wypierdolone i nie musisz brać udziału w tej lekcji. Mm. I się cieszyłem, że mam wolne. Gdziekolwiek, kurwa, był. Played. Played it. Szachmat, kurwa. Done it. No. Kurwa, mać. Ale mnie przerażało to, bo właśnie był tam jakiś chłopiec, taki w moim wieku, może starszy, który po prostu... Bo wiesz, przez to, że ja musiałem spędzić noc tam, to od rana byłem na nogach. No. I rano w godzinach, wiesz, szkolnych przyjechał dzieciak, którego potrącił samochód w drodze do szkoły. Auć. I to było takie, wow, boy, to się dzieje naprawdę. No. To była jakby pierwsza realizacja taka moja, że rzeczy się dzieją ludziom, tak. No. No, czaję. Straszny. No, ja potem już jakby wiedziałem, miałem świadomość, potem tylko coraz, wiesz, spirala, coraz bardziej już tam pociągi, Chiny, Brazylia, Meksyk, Indie, Tajlandia, wiesz, te tematy. Ja pierdzielę. Ja miałem jakby, znaczy wracając do tego, że pierwszy raz zostałem w szpitalu na dłużej. Mhm. Bo jak byłem bardzo mały dzieckiem, po prostu się zatrułem czymś i miałem... Ojej, aż tak? Odwodniłem się w chuj. A, czyli że wysrałeś po prostu wszystko, co miałem. Więc po prostu trzeba było kroplówkę pierdolnąć. I to było, wiesz, nigdy nie byłem wcześniej w szpitalu. Znaczy byłem w szpitalu, jak miałem 2 lata, miałem wadę serca. No ja byłem na przepuklinę, jak miałem 3. No, ale to było w takim wieku, że nie pamiętałem w ogóle no, szpitala, to, nie? No tak. Ja wtedy postanowiłem, że ja chcę być chirurgiem. A, 3 lat, no tak, to już no. Tak. I nie. To mnie trzymało do gimnazjum, więc kurwa. To była mocna... Kurwa, masz. Wow. Nie, no ja nie pamiętam niestety. Dlatego też miałem prenumeratę, uwaga, Diagostini, ponieważ sprawdziłem to. Jest! Diagostini się nazywało ten szkielet do składania. Tak. I mam cały. Pan Kostek. Łącznie z skórą, bo tam był potem jeszcze takie, ta obudowa. Płaty jeszcze były, wow. No. To ile to było części razem? Nie wiem, ale to było dużo za dużo pieniędzy. Przepraszam moich rodziców z tego miejsca. Ale mieli wielkie nadzieje, że kiedyś, że kiedyś zostajesz sławnym chirurgiem. Cóż. I skończyło się, kurwa, tak, jak się skończyło. Teraz mam podcast w internecie. Ech. Patronite'a, jak coś. Wyobraź sobie chirurga, który ma Patronite'a. Hej! I tam, wiesz, ktoś trafia do niego, on patrzy na listę patronów, no, sorry. Nie ma... Będzie za ile? O, tylko za 20, nie za 50. No to będzie bez tutaj specjalnej. Bez nieczulenia chyba dzisiaj. Dobra, przerwałem ci odnośnie tego. Mówiłem, że trafiłeś odwodniony do trafiłem szpitala. Trafiłem odwodniony do szpitala, byłem małym dzieckiem i pierwszy raz się spotkałem z podłączaniem kroplówki. Mhm. I ogólnie po raz pierwszy spotkałem się z konceptem kroplówki. Ja pierdolę. Ja byłem przestraszony kroplówką zawsze, że tam coś pójdzie nie tak, coś jakieś. Bo ja bardzo wcześnie się dowiedziałem, chyba od mojego ojca. Mój ojciec mnie lubił tak troszkę przestraszyć. Typowy. Że jak powietrze. Aha. A to jest
No tak. Że, no, znaczy to jest prawda. To jest niebezpieczne, tak. Dlatego się tam robi to, co na filmach tak psikają. No, no, no. No to dlatego, żeby się upewnić, że nie ma bąbelka powietrza w strzykawce. Tak. No to... Ja patrzyłem na kroplówkę, bo też miałem kroplówkę. Czy oby się powietrze nie ten... Ja miałem kroplówkę i tak to spływa. I tam jest w sumie głównie powietrze w tej rurce, nie? No bo to tak stopniowo spływa tam, no. Tam troszkę. Ja tak myślę... Umrę. Pewniakiem. Nie, no umrę, no. Pewne. Jakby... No. Już się pogodziłem, już myślę tak... Przecież widzę. Mm. Przecież widzę, że umrę. Przecież widzę, że... No przecież widzę, że tam jest powietrze w sumie głównie... To wystarczy bąbelek, a tam jest cała rurka? Nie, jak już mierzymy. Zamordują mnie. Tutaj. Widok, znaczy. Wiesz, taki czwarta klasa podstawówki. Umrę. Nie, zamordują mnie. Tutaj. To jest pełna śmierć. Łowcy skór z Łodzi. Kurwa macie. Umrę dzisiaj. O Jezu. I to wszystko przez ten pierdolony stół. Ale. To jest najgorsze, to są zawsze takie najgłupsze rzeczy. Tak. Takie najgłupsze rzeczy się trafia do szpitala. Tak. Stół? Stół. U mnie, kurwa, spadłem z beczki, chroniłem chipsy. I świadomie jakby podjąłeś decyzję, spierdolę się stąd. Chciałbym to zrobić. Moja noga? Łapałem, kurwa, butelkę, którą mi rzucił kolega. Nie wiem, czy mówiłem dokładnie, jak to się stało. Nie, mówiłeś, że po prostu biegłeś. Nie, szliśmy do autobusu, biegaliśmy sobie. A, no biegałeś, że skręciłeś. I rzucaliśmy sobie butelkę po prostu. Śmieszne, że rzucamy butelki. No. I ja się po prostu obróciłem w miejscu. Tak, no. Ja jakby... się obróciłem, noga no, się nie obróciła. No właśnie, no to... Ja się śmiałem ostatnio na koncercie, nie pamiętam, czy w Poznaniu, czy we Wrocławiu, że też tak czasem takie ruchy robię, że myślę, kurwa, kiedyś mi zostanie nóżka, jakby noga w miejscu zostanie, ja polecę dalej i koniec. Jakie jest najgorsze miejsce na taką kontuzję? Taką, że po prostu? Tak. Samo się? Tak. Bo myślałem... Że jakby taki spontaniczny seks w jakimś miejscu w domu. Że wiesz, taki, że nie taki łóżkowy, tylko taki, wiesz, kuchnia i nagle coś ci wyskakuje. Jeszcze, że trzymasz po prostu. O nie. I po prostu ta noga gdzieś tam zostaje 2 metry przed tobą. Jak lądujesz po prostu z tym całym towarem. O mój Boże. Ja... A jakby dwóm osobom się stało, że przez ten upadek jeszcze jej się coś dzieje? Gorzej, że ona kurwa pierdolnie ścianę w głowę, traci ścianę w głowę i traci przytomność, umiera po prostu na miejscu. W zastawę całą. I wtedy dochodzisz. I wtedy mówisz. Wtedy odkrywasz, co cię tak naprawdę kręci. Zrzucanie po prostu. Ja pierdolę. Wiesz, dlaczego zacząłem ten temat? Bo mi się stało. To myślałem, że znam najgorsze miejsce. Teraz już znam gorsze miejsce. Tak, znaczy no, nie ma sprawy. O Boże. Jak coś to było bardziej na potrzeby sketchu niż doświadczenia. Tym razem naprawdę. Byłem niedługo po tym, jak miałem nogę skręconą. Mhm. I już po tym, jak zdjąłem mi gips. Ona nie była nadal zbyt stabilna, ponieważ no, długo była w gipsie, więc mięśnie w ogóle tam nie pracowały. Tak. Tak jakby ten. Ja pamiętam, jak mi zdjęli gips z nogi skręconej i porównałem sobie łydkę z normalną używaną nogą. To się tak da? Jakby kiedyś to się nadrobi w ogóle? Czy już tak zawsze będę miał, że po prostu wyglądasz, jakbyś miał custom bohatera w RPG i przypadkiem kurwa z jednej nogi slider. Skrolowałeś i przypadek na złe okno najechałeś. Tak było właśnie. Mhm. Ona była strasznie stabilna. No. Taka, że chodziłem większość czasu z kulą. Mhm. Wiesz, ja miałem stabilizator, wiesz. Ale też o kulach chodziłem jeszcze trochę. Znaczy też miałem, wiesz, to taki ściskacz, nie, żeby... No tak, taki typowy no. Z dziurką na rzepkę taki. Dokładnie. No. Co nie zmienia faktu, że jakbym miał ustać na tej nodze, to nie ma chuja. Mhm. No i to było tak, że ona co jakiś czas stwierdzała, nie, teraz nie będę działać. Ja wtedy, wiesz, takie, kiedy sobie usiądę chwilę, wiesz, poczekam. Dobra, mogę iść dalej. Pojechałem do Londynu. Z tego powodu, że miałem już tam zarezerwowany lot, mieliśmy odwiedzić rodzinę itp. Mhm. I jakoś tak pod wieczór któregoś dnia tam z znajomymi stwierdziliśmy, pójdziemy sobie do sklepu. Czy brać kulę? Nie będę brał kuli, bo... Niedaleko. Niedaleko, po co? Więc, żeby dojść tam do tego sklepu, trzeba było przejść przez
szeroką ulicę. O nie. Speedrun. Pasy. No. Takie, wiesz, nie takie pasy, że czerwone światło, zielone światło, nie? Nie, po prostu wiesz, że zatrzymuje się dla ciebie, no. Na dziko. No i idę sobie. I nagle... O nie. Zrobiłem szpagat, kurwa. No. Przed autem, wiesz, na tym przejściu. Wszyscy już przeszli, nie? Patrzą na mnie, o chuj chodzi, nie? No. Tak. Okej, okay, this is it. Dobra, czas się pożegnać. Nie, nawet nie, że pożegnać, tylko czyli to jest ten najgorszy moment mojego, czyli to jest to, co mi wypominasz do końca życia. No. W końcu kuzyn poszedł, wiesz, zlitował, rozsupił podniósł i zastanawiał się, co ten człowiek w aucie widział, no. Kiedy idzie sobie grupka takich dzieciaków. I nagle jeden pff, wiesz, a prank, aha. A Wardęga z kamerą, no. Gdzie, wiesz. A dzieciaki. A te dzieciaki, kurwa. No i wiesz, no fajny prank, tylko że ten dzieciak tak 5 sekund, 10, nie, jak, i jak nie się rusza jakoś, kurwa, jak debil. No. Oh, a propos pranków, to mi się przypomniała śmieszna opowieść. Mam nadzieję, że Elvis mnie nie zabije za to. Już jesteś martwy, nie? A propos, Elvis występuje w naszym podcaście. Tak. Po Fame MMA. Po Fame MMA, na naszym Patronite. Na naszym Patronite. Elvis opowiada, jakbyśmy we Wrocławiu teraz. Że on ma jedno takie wspomnienie najmocniejsze z Wrocławiem. Teraz wracał z Wrocławia pociągiem. No. No i próbował dotrzeć na dworzec. Okej. Okay. I uznał, że on w sumie nie wie, gdzie jest, więc zapyta kogoś, gdzie jest dworzec. No i przeoczył jeden szczegół, że dworzec już było widać jakby z miejsca, w którym stał. I spytał się jakiegoś gościa, gdzie jest dworzec. I on się spytał, czy mu zapierdolić po prostu. A propos pranków, które nie są prankami, tylko po prostu jesteś, bierzesz udział w życiu. I ktoś myśli, że sobie jaja z niego robi. A co się zorientował jakby w czy Elvis nie, się wpadł? Później. Czyli myślał, że po prostu jakiś prostu gość źle stwierdził, trafił, że to chuj ci... Że źle trafił, no. Wow. No. Ale... Dlatego ja nikogo nie pytam nigdy. Zabawne dość, znając jakby wielkość dworca wrocławskiego. Tak, jebitnego zamku po prostu. Tak, i po prostu... No, no to się nie dziwię, że koleś myśli, że... O Boże. A przypierdolić ci... Po prostu, że po prostu... Ja tak będę odpowiadał teraz, tak, na każde pytanie. O, wiesz, ktoś ten, ktoś widzi, po prostu ktoś widzi, o, to musi być miejscowy, warszawiak jakiś. Ej, a jak do... A zajebać ci, kurwa? A co, kurwa? Co, kurwa? Wiesz, gdzie ty, kurwa, jesteś? Legia! Idziesz na marsz? Nie, jakoś cię to szokuje. Czemu nie idziesz? Bo ja nigdy nie chodziłem na żadne marsze. A ja idę, bo nie ma. Ale to nie ma tutaj? W Warszawie? Tak. Myślałem, że w Łodzi. Tak? Myślałem, że gdzie indziej. Masz na pewno potwierdzone to, że w Warszawie? Zastanawiam. Bo ja widziałem, że to gdzie indziej było odwołane. Teraz będziesz miał niezły wpierdol na ulicach. O kurwa. No. Marsz Niepodległości 2018. Dlaczego został odwołany? Hanna Gronkiewicz-Waltz odwołuje... No tak, to jak ona, no to tutaj. No tak, chyba że nagle też chyba, że ona... w Łodzi. Halo? Hej. Odwołany został z tego powodu, że no dymy generalnie rok temu na przykład i rok Były temu. Rok temu rok dymy? No, nie wiem, ja nie, bardzo lubiłem oglądać streamy, bo właśnie czekałem na te dymy, nie? Jest zadymiarsko. I to było takie, że stwierdziła, że skoro organizatorzy niezbyt odpowiadają za to, co się dzieje na tych marszach. No tak, to no w sumie nie ma organizatorów marszu. Na przykład. No tak, proste. Rozumiem. No, wiesz, jeśli po marszu, który ma świętować niepodległość kraju, kraj ponosi koszt tego marszu, no to tak... Tak, się mija z celem. Jakby tak. Jakby... Ale z drugiej strony, no nie wiem. No gdyby on był... Trochę wiem, to już jest, oficjal... to właśnie, jest wliczone teraz... takie, kurwa, w koszt. Setnia rocznica. Rocznica. Niepodległości, no. Polski. Fala. To prawda. Zrób falę. Czekaj. Nie, no nie naraz, tylko... No, meksykańska fala, dwie osoby, wyszła. Też jest możliwa. Jak właśnie dowiodłem. I teraz nie wiadomo, z której strony szła. Nie, jest twoje strony. Z mojej strony pierwsza. No, faktycznie. Nawet dwie osoby, wiadomo. No, setna.
Setna. 100 lat. Nie jest chyba nic organizowane zbyt. W ogóle? Nie. No niby ten paszporty. Ma... No, a, paszporty. Te paszporty są organizowane. Paszporty są wydawane. Na 100. No nie wiem, no... No bo to takie trochę takie, no niepodległość 100 lat, ale nie do końca. Jakby, znaczy, no wyszło tak ogólnie, że ej, wy chcecie to upolitycznić, to chuj będzie. Nie będzie, po prostu nie będzie. Ale każdy chce to upolitycznić, jak wszystko inne. No tak. Więc. Szczególnie setnią rocznicę. No. Tak. Nie, no pewnie będą jakieś tam, nie wiem, ktoś, nie wiem, jakaś kawa za 50% gdzieś. Możecie sobie... Jak pokażesz dowód, że jesteś Polakiem, zniżka. I jeszcze 12 ma być wolny. O! Czy, albo nie. Albo, ja to nie wiem. Nie wiem, ale jest, to jest jakiś żart chyba, nie? Znaczy, to jest jakiś temat taki bardzo fascynujący wiele osób, że 12 listopada będzie wolny, hehe. Aha, bo wtedy wolny dzień, dodatkowy był. Że dodatkowy wolny dzień. A to nie wiem, czy jest. Nie wiem, bo ja może nie ma. Nie słuchajcie nas w takich tematach. Nie, no na pewno, ale ja nie wiem, czy to ma być ustalone, czy to już jest. I to jest jedna z tych rzeczy, która może być już ustalona. Bo to już zaraz jakby co. To jest jedna z tych rzeczy, która może już być, jak ten podcast wyjdzie. Okej, okay, mamy tutaj... Bartek pisze. Prośba. Temat. Temat prośba. Treść maila. Witam. Chciałbym się spytać, czy jest możliwość, bym z kolegą założył kanał o podobnej tematyce. Zerżnięte ostro o nazwie Dwojga Dzieci Podcast. Pozdrawiam, Bartosz. Nie. No... Przynajmniej spytałeś. Nie, ale nie wiem, jaki jest jakby... Nie wiem, jaki koncept idzie za takim pytaniem. Też nie wiem. Jakby... Fascynujące. Znaczy, co tam znaczy, podoba mi się, jak ma być zerżnięty koncept podcastu o niczym. Jakby my mamy... To jest koncept jakiś w ogóle? Znaczy, no to generalnie koncept polega na tym, że musielibyście skopywać te dwie osobowości, tak, żeby to tak działało i też nasze głowy... Umysły nie. Nasze i pomysły nasze i też nasze życie, żeby opowiadać o tym. O, mamy temat kolejny. Coś takiego. Ale zrób se, tylko weź się tak, nie spodziewaj tam dużo. Zrób własne jakieś. Zrób takie coś swojego, nie? Na przykład. Trzech dzieci. Nie, w ogóle. Po prostu weź na przykład sobie zrób coś, co w końcu nie będzie jakby zerżnięte od tego, co my robimy, bo fascynujące to jest, jak czasem to widać. W różnych miejscach. Dziwnych. Albo jest nawet nazwane dokładnie tak samo? Tak. Jak na przykład zabawki z Chińczyka? O wow, no. Ale albo na przykład tego samego dnia piszesz zamiast koncept pomysł na Twitterze? Tak. Unknown person pisze. Tak się nazywa. Unknown person. To nie jest tak, że ja tutaj jakimś makaronizmem. A, Krzysztof w ogóle ma. Sny to zawsze fajny temat. Jakie pamiętacie? Dlaczego zapadły wam w pamięć? Jak często je miewacie? Czy jakieś wspomnienia kojarzą się ze snami i vice versa? Najbardziej odjechane sny? Czy możecie coś robić w snach, czy raczej to wygląda jak oglądanie filmu? Ja miałem kiedyś taki moment, że miałem świadome sny. Ja też. Ale to był taki moment, który nagle się uciął po prostu. Ja miałem... Przez co miałem doła przez jakiś czas przez to. No. To było fajne. Ja miałem... Dużo czytałem... Przez jakiś okres dużo czytałem w świadomych snach i miałem jeden świadomy sen wtedy. Ja miałem dużo. Także co noc parę dni. Fajnie. A kurde. Potem nagle w ogóle. I była taka, wiesz... Taka jak masz po koncertówkę, że grasz koncerty i nagle masz doła, bo siedzisz w domu i w sumie czujesz, że... Tak, dokładnie wiem. I tam z tyłu głowy masz takie, że kiedy soundcheck, kiedy wiesz, gdzie jedziesz i nagle nigdzie nie jedziesz. To miałem coś takiego też ze snami, ale jeśli chodzi o sen, który najbardziej pamiętam, to jest jeden. I to się nigdy już w moim życiu nie zmieni. O kurwa. Nigdy w moim życiu. Już to opowiadałem na Jaceksie. Tak? To dajesz tutaj. O śnie, gdzie nie mogłem się odezwać. Wow. Jakby akcja snu działa się w domu moich dziadków. Opowiadaj zawsze. I to był... To było takie to była taka typowa sceneria w stylu są święta i jesteśmy u dziadków. Bo ja często byłem
u dziadków po prostu na święta. Z całą rodziną. No i siedzimy, jest choinka, siedzimy jakby w salonie. Ten salon jest na parterze w domu jednorodzinnym. Ja jestem jedyną osobą skierowaną w stronę okna. I jakby cała rodzina się tam bawi, rozmawia, jest jakby miło, przyjemnie, a za oknem stoi jakaś straszna osoba, straszna postać. I ja nie mam głosu i nie mogę nikogo ostrzec przed tym, że za oknem stoi ta osoba. No nie wiem, wtedy to mi bardziej przypominało jakąś taką straszną, starą babcię, nie? Coś takiego. I to jest sen, który powtarzał mi się w życiu z 5 razy. I to nie było dzień po dniu, noc po nocy, albo jakoś w bliskich odstępach czasowych, tylko to były sny tak jeden rok, kolejny rok, krótka seria, przerwa i znowu tam za rok na przykład. Więc miałem coś takiego. Słyszałeś co? Całą opowieść? Tak. I to jest sen, który już będę zawsze do końca życia pamiętał. Nigdy nie miałem takiego powtarzającego się snu. Mhm. I to był ten jeden raz. Jakby to Jezu. Był ten jeden przypadek. I to było na tyle creepy, że ja już za tym trzecim, czwartym razem wiedziałem, co jest grane. Że jakby już poznawałem, że jestem w tym, wiesz, zespawnowany w tym samym miejscu, no. I wiedziałem, co się będzie działo. Czyli już tak świadomy. I testowałem inne, jakby też nie do końca świadomy. Jakby znajome otoczenie, ale nie było czegoś takiego, że wiem, że to jest sen, tylko coś innego. No. Jakby, że mózg nie miał tego czegoś takiego, że to jest sen i możesz kontrolować wszystko, tylko dalej, że okej, już to widziałem, ale jakby nie odpalało się to, że to jest sen, no. I coś tam próbowałem nowego, ale to wszystko nie miało sensu, jakby dalej było tak samo straszne. I się budziłem i no. I nie wiem, czy to jest jakaś forma też w sumie takiego już paraliżu sennego, czy co? Tylko, że w innym miejscu jesteś właśnie po prostu. Bardzo ciekawe, bo ja nigdy nie miałem takiego powtarzającego się snu. Dużo ci miało, nigdy nie miałem. Mam motywy powtarzające się. Najczęściej powtarzającym się motywem, który najbardziej lubię, jest to, że jestem w miejscu, które jest bardzo realne w ogóle, bardzo realnie wygląda, jakby to było zupełnie miejsce, które ja faktycznie widziałem w życiu prawdziwym, ale nigdy go nie widziałem. Zawsze jak je widzę we śnie, to mam takie, o, to jest to miejsce. Fajnie. Ale nie ogarniam, że to jest to miejsce ze snu, które nie istnieje. No. Jest takie jezioro jakby bardzo płytkie, po którym można sobie chodzić, ponieważ jest bardzo płytkie, tak do kostek. Mhm. Obok jest gdzieś wodospad, który spada z jakiegoś kamienia, a w tle widać wieżę Eiffla. Wow, co za dziwna kompozycja. I dla mnie to jest normalne, coś, że to jest prawdziwe miejsce, które istnieje, ja sobie czasem jestem. I to jest miejsce, które się po prostu pojawia w różnych moich snach, w różnych kontekstach. To nie jest tak, że tam się zawsze dzieje to samo. Nie, po prostu jakby na przykład jeden sen, gdzie sobie na przykład jadę kurwa do pracy i wysiadam sobie z autobusu, o, to jest to miejsce. To jest to miejsce. Albo no. Jadę sobie na wakacje. Gdzie? No oczywiście, że wiesz, że Eiffla nad wodospadem, nie? Wiadomo. Więc to jest jedyne, jeśli chodzi o powtarzające się tematy, ale jeśli chodzi o sen świadomy, miałem jeden. Jedyny, który pamiętam. Miałem może więcej, ale może ich nie pamiętam. Jeden, który pamiętam, bardzo dobrze go pamiętam, właśnie dlatego byłem zachwycony, że to jest sen świadomy. Sen ogólnie wyglądał tak, że siedziałem w swoim domu rodzinnym w kuchni, patrzyłem przez okno na ulicę i jeździłem sobie samochody. Tak to jeżdżą na ulicy. Wow. I nagle zdecydowałem, że jestem we śnie. Jazda. Ciekawe, czy mogę rozwalić ten samochód. I wyobraziłem sobie, że ten samochód wypierdala w powietrze, a on wypierdolił w powietrze. Tak, to jest sen. Jestem we śnie. No. I nie wiem, co dalej robiłem. Okay. Bo to jest jedyna rzecz, którą pamiętam z tego snu. O, to jest smutne. Ja miałem bardzo, smutne. Ja miałem bardzo jest... dużo tych snów świadomych właśnie w krótkim okresie. Mhm. Ale to był okres taki gimnazjalny, więc jakby... No. Nie będę nawet przytaczał, co się działo w tych snach. Okej. Okay. Bo... Spawn. Slash spawn. No, już nie mówmy o tym, ale miałem dużo snów, w których pamiętam latałem, ale latałem jakbym pływał. Ja też. Że to nie był lot typu tylko to był taki, że fizycznie jest wyczerpujący, nie? Ale lecisz. A ja inaczej. Ale lecisz. Miałem coś takiego, że jakby powietrze było wodą. Mhm. O, taka wyporność mniej więcej była. Czaję. Że musiałeś wykonywać te ruchy, żeby płynąć. Żeby lecieć. Lecieć, płynąć przez powietrze.
ja nigdy nie miałem prawdziwego lotu właśnie też, ale ja nie miałem tak, że pływałem, tylko że miałem tak, że ja szybowałem zawsze. A, okay. Jakbym był na jakimś, że jakbym trzymał się jakiegoś latawca, wiesz, że biegnę, siuś, podnoszę i wow, szybuję sobie, wiesz, to jest najzajebistsza rzecz, jaką w ogóle w życiu robiłem, cieszę się, że ją odkryłem i później się budzę. No tak, i tak za każdym razem. No. Nie miałem koszmarów nigdy dużo. Nie jestem ciekaw, który ma koszmary. To, co ja powiedziałem, to był chyba jedyny koszmar. Chociaż, miałem. Koszmar. To był jakby powtarzający się, ale jedyny. Rzeczy w oknach bardzo przerażające. Tak. No szaraków się bałem, to już mówiłem wielokrotnie. Tak, to czyli prawda. Obcych takich małych szaraków. Takich typowych obcych z Roosevelt. Tak, takich typowych z archiwum Mixed. No i sobie wyobrażałem właśnie, że przez okno jakiś zagląda i ja się chowam na przykład pod oknem zaraz, wiesz, nie patrz na mnie, nie. No ja miałem tak, że też z oknem, ale to było w ogóle z jakiegoś trailera, jakiegoś horroru wzięte. I to mi się tak wryło w banie, że mi się to przyśniło raz. Że jakby... Ja mieszkałem w bloku i naprzeciwko był blok drugi, no nie? I podchodziłem do okna, patrzyłem przez okno i był jakby duplikat mojego bloku tam, odbicie lustrzane. No. I widziałem siebie jakby w bloku naprzeciwko, w oknie i tam był jakiś zabójca, który się do mnie zbliżał i ja się odwracałem i się kończył sen. Że takie, wiesz, takie creepy coś. Ale no to było w jakimś horrorze. Aha. No. Nigdy nie miałem snów... Znaczy nigdy się nie bałem ludzi. Coś nie miałem takiego, że boję się mordercy. Albo... Ale to był, wiesz, taki morderca w stylu... Nie wiesz, co to jest. Aha, to czaje, nie był czaje. Morderca w stylu... O, zwykły człowiek idzie. Tylko albo to było... taki morderca... To nie byłem ja. Myślę. Dobra. No. Pytanie od Ani. Ania pyta. Może opowiecie o najgorszej karze, jakie doświadczyliście w dzieciństwie oraz w jaki sposób staraliście się z niej wyplątać? No na komputer to była jedna najstraszniejsza kara. Szlaban. Jakby moi rodzice... Zamknięty w pokoju. Nie miałem tak. Ja miałem raz. Znaczy raz, co pamiętam tak bardzo dobrze. Może, że miałem więcej, ale raz pamiętam bardzo dobrze z tego powodu, że sobie dzieje wtedy z tym geniuszem i ucieknę przez balkon. Wow. Z którego piętra? Był zły pomysł. Pamiętacie opowieść o palcach? Pamiętacie beczkę? To był balkon jednak. Chipsy też trzymałem. Uciekać z chipsami trzeba wszystko. No tak, trzeba, jak prowiant. No. Nie, udało mi się uciec. Udało mi się uciec przez balkon. Nie mogę z tego piętra, ale udało mi się uciec przez balkon. I gdy mama dowiedziała się, że uciekam przez balkon... To jeszcze gorszą karę miałeś. Tak. No wow. Ja po prostu obsrałem. Ja, Jezus Chryste, coś ty odjebał. No. Mogłeś umrzeć. Mogłem. Mogłeś? Mogłem. To niesamowite. Ale tak bardzo po prostu stwierdziłem, nie, że nie będę. Muszę to zrobić. Nie będę grał na komputerze. Pomimo tego, że byłem nadal w tym miejscu, w którym bym spędził cały dzień, tak. To dlatego no, tylko, że ty mi kazałaś, mamo, tam być. To natura buntownicza właśnie i ona, co ciekawe, bardzo się czasem budzi w osobach już dorosłych, które jakby nie miały się przed czym buntować wcześniej. No. Znam parę takich osób. I to smutne w sumie jest, jak działa mózg czasem ludzki, że coś powiesz, że nie, to oni to specjalnie zrobią. Wiesz co? A jednak tak. Zrobię to. No. Umiem to. Mogę to zrobić. W ogóle będziemy kończyć. Mogę. Już? A propos mocy kończenia, bo już półtorej godziny lecimy. Faktycznie. Wow. Tak. A więc jakby to zakończyć? Czekaj, daj, że spojrzę na nasze tematy. Ewentualnie. O, pytanie na koniec. Tak. Od Poli. Poli? Pola. Pola. Takie imię. Pod jaki wynalazek byście się podpisali? Toj. I nazwałbym go inaczej.